Siema, siema widzu, witam cię. Ostatnio jest bardzo cicho w internecie. Nie wiem, czy to przez te wakacje, ale te wakacje i tak są takie, że każdy siedzi w domu, więc powinno być dużo dymów, no ale mniejsza z tym. Jedyne, co się w sumie stało ostatnio, to jest to, że zapłaciłem 40 zł, żeby oglądać pay-per-view Cloud MMA. Specjalnie wam reflinków nie reklamowałem, bo wiedziałem, że tak się to skończy. Czyli to, że jakieś ataki hakerskie niby były czy coś. I w sumie skończyło się na tym, że musiałem z innego źródła oglądać Cloud MMA, a i tak zapłaciłem 40 zł, żeby z oryginalnego oglądać, to jest bez sensu. I mi tak szczerze trochę szkoda jest tego Cloutu z jednej strony, no bo no jednak fajnie było, jakby Fame miało jakąś konkurencję. Konkurencja zawsze jest najlepsza dla jakby konsumenta, czyli dla nas. Bo jak nie będzie żadnej konkurencji, to się skończy na tym, że będą walki typu, nie wiem, Natsu versus Lexi 10 raz, czyli bardzo nudne. Ale też z drugiej strony sami sobie narobili trochę wrogów, czy to ze strony Prime'u, czy Fame'u, no i tam jeszcze innych miejsc, więc zgaduję, że to wszystko się po prostu dodało. I fajnie by było, jakby jakoś tak lepiej się trochę przygotowali w ewentualności tego, że jest pierwsza gala, ludzie pewnie będą chcieli nas didosować, dlatego, że jest pierwsza gala i wiecie, no, opinia ludzka teraz się wyrobi najbardziej, bo pierwsza gala, ale nie, postawmy to na jakimś Hamachi, czy cokolwiek to było. Coś za to, gdzie jestem pozytywnie nastawiony, to jest piosenka Versof, którą dzisiaj będziemy słuchać, no bo ostatnio te piosenki Versof może miały mało wersów w sobie, ale były nawet spoko. Nawet ona się w radiu tam chwaliła, że ona jest w radiu i wow, super mega. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Ma nawet dużo w sumie dislajków, jak na piosenkę wersów. Nie wiem, skąd te dislajki. Pewnie, nie wiem, fanki Lexi oburzone, że ona wypuściła lepszą piosenkę. Wersow i driftujące auto naokoła niej? Co ma Wersow wspólnego z driftującymi autami? Jakoś mi okej, póki co nie pasuje to. Może to jest jakiś inny typ muzyki? Czasem znikam gdzieś, kiedy tlenu trochę mniej. O, nareszcie jakiś tekst piosenki, który rozumiem, czyli że znika gdzieś, gdzie tlenu mniej, czyli przytłacza ją jakby wszystko, więc nie wiem, leci na Malediwy jakieś czy coś. Poszukajmy siebie, jeszcze nie za późno jest. Ty, Versof, w sensie, no ja nie wiem, czy jest w tym coś złego, czy nie, ale jakby YouTube o wiele bardziej woli chyba Shreka niż takie momenty tam u Versof są. Nie czuj się sam, bądź tu, gdzie ja, nie za późno jest. Ogólnie ta piosenka brzmi, jakby była o jakimś zrywaniu lub jakimś kryzysie związkowym czy coś. Wy jakby dziecko dopiero co zrobiliście i opowiadaliście, jak wam to super nie jest. To dlatego mi to powoduje, że to nie brzmi, jakby to była piosenka Versof i jakby to, że driftują dookoła niej auta, to też nie jest coś, co ja sobie wyobrażam, że Versof se siedziała i pomyślała, o, teledysk? W teledysku super było, jakby auta dookoła mnie driftowały. Dlatego tą piosenkę można trochę porównać do tej piosenki Lexi ostatniej, czyli mało Versof w piosence Versof. Tak samo jak mało Lexi było w piosence Lexi. Póki co, może za chwilę, nie wiem, coś o dziecku zaśpiewa, że będzie super czy coś. Ale też nie mówię, że to jest coś złego, że jest mało wersów w piosence wersów, to jest po prostu taka, póki co taka, nie wiem, typowa radiowa piosenka, że po prostu jest dobra, jakoś tam wpada w ucho, ale jakoś zbytnio nie myśli o tym, co ona śpiewa. Nie potrzeba wiele tych banalnych słów, przyjdźmy samych siebie, pokaż mi jak czuć. A co jeżeli we mnie, a co jeśli to we mnie, nie widzisz już tego, co chciałam. W przeciwieństwie do piosenki Lexi, to faktycznie brzmi jak Versof. I Versof tutaj brzmi dobrze. Może tak minimalnie jest za bardzo ten robotyczny głos i trochę tak minimalnie słychać, że jest coś robione z tym jej głosem, ale to nie jest taka skala jak właśnie ta piosenka Lexi ostatnia. No tylko, że to co mówiłem, czyli to, że widać, że po prostu ktoś jej pisał tą piosenkę i to nie jest w ogóle piosenka Versof, tylko piosenka stworzona przez kogoś, jakby Versof jest trochę teraz takim twórem muzycznym kogoś. No bo to, co ona śpiewa, to to, że no nie, co jeżeli nie widzisz tego, co bym chciała, żebyś widział, no raczej Freeze widzi to i jakby jest wszystko git tam, więc nie kumam. A potem te piosenkarki reklamują te swoje piosenki jako, no to jest część mojego, jakiego życia. Zamykam oczy, wszyscy tańczą, gdy to leci o północy. To nie to samo, gdy cię nie ma, wtedy dosyć. Obce twarze podświetlają telefony, późne pory nie dają spać. No,
tym bardziej się utwierdziłem w tym, że to jest po prostu taka piosenka typowa do radia, żeby była i żeby Wersow się chwaliła, że patrzcie, moja piosenka jest w radiu. Jakoś nie jestem fanem tych czasów, jeżeli chodzi o piosenki youtuberów, bo one są po prostu okej, są dobre, nie mówię, że jest zła, ale są nudnawe, bo to są takie typowe radiówki, których no ja nie słucham, bo nie słucham radia. Ewidentnie widać, że producenci podłapali, że ej, dobra, róbmy piosenki z youtuberami, bo będą miały większe wyświetlenia, nie muszą być aż takie mega dobre, a i tak będą mega wyświetlenia, więc to się nam bardziej opłaca. No i wytwórnie oczywiście, bo kiedyś tak było, że nie, youtuberzy, nie wiążemy się z nimi, tylko My Music chyba się wiązało na początku. Teraz to z każdego youtubera tak naprawdę mogą stworzyć piosenkarza, aby miał tylko zasięgi i tyle i potem się uważają za wielkich muzyków. Ale jedno, ale fajnie by było, bo to piosenka ewidentnie jest jakby nawiązaniem do Freeza czy coś. No fajnie, bo jakby Freeze wystąpił w tym teledysku, a nie jakieś randomy. Przynajmniej to by spowodowało, żebym poczuł, że to jest bardziej piosenka Wersow. W ogóle nie wiem, czy to zauważyliście, ale ona strasznie brzmi jak taka, nie wiem, Doda czy coś. Czyli takie właśnie typowe radiówki zwykłe. Za sobą zostaw błędy, popełnimy nowe dziś. Nie czuj się sam, bądź tu, gdzie ja. Więcej nie mów mi. No i też w sumie taki minus, że Wersow się nie nauczyła jakby tego tanecznego ruchu czy cokolwiek, tylko sobie dała tańcerzy, żeby oni tańczyli. Ale to chyba przez to, że ona dopiero co rodziła, nie? I chyba Pepy nie ma ciężej, żeby się ruszać, więc okej, to cofam tą krytykę. I tak tyle dobrze, że sobie stoi przynajmniej na tym teledysku. A nie? Dobra. Wujek Google powiedział, że około 6 tygodni zajmuje, żeby w pełni organizm wrócił do siebie. A to nie, to w sumie tak, to jeszcze 6 tygodni nie wróciło. Dobra, to nieważne. Bądź tu, gdzie ja, więcej nie mów mi. Nie potrzeba wiele. Ja nie wiem, czy ja po prostu jestem hejterem Wersow, czy o co chodzi, ale nie staram się być, ale ja, czym dłużej tą piosenkę słucham, tym w sumie gorzej mi wchodzi, czyli odwrotność każdej piosenki, bo zazwyczaj jest odwrotnie, że czym dłużej słucham, tym lepiej wchodzi, nie wiem. Ale i tak wydaje mi się, że ta piosenka jest lepsza niż ta poprzednia Wersow, która stworzyła. Tych banalnych słów, przyjdźmy samych siebie, pokaż mi jak czuć, a co jeżeli we mnie, a co jeśli to we mnie, nie widzisz już tego. Zamykam oczy. Typiara śpiewa, że zamyka oczy, ale ewidentnie ona udaje. Jakby, no nie zamknęła oczu, po prostu zakryła oczy. To jest błąd w tekście albo w wykonaniu teledysku. Wszyscy tańczą, że to leci o północy. No tańczą, bo ich wynajęłaś do teledysku. Nie, no dobra, okej, zwracam honor. Wyobrażam sobie, że jakieś fanki Wersow lub takie typowe, nie wiem, słuchaczki radiówek mogą tańczyć do tego, okej. To nie to samo, gdy cię nie ma wtedy dosyć. Ej, dobra, i cofam to, że ona się w ogóle nie rusza. Jakoś tam jakiś tam układ taleczny minimalny zrobiła przynajmniej pod koniec. Późne pory nie dają spać. Dobra, już do każdego tego refrenu chyba nie musimy, jakby każdy już to słyszał wszystko. Ogólnie piosenka okej, daje okejkę, nie jest to aż tak bardzo catchy jak Baila Capitan, nadal tego nie przebiło, ale to jest chyba łatwy przepis na sukces jakiejś piosenki, youtubera tym bardziej, zapłacić jakiemuś producentowi, ogarnąć dobry teledysk, no i zrobić taneczną piosenkę, czy tam dance, jak ten typ gatunek piosenek się nazywa, nie wiem, no ale jak takie właśnie taneczne pseudo piosenki robią, to zawsze odnosi sukces, więc się nie dziwię. Jeżeli Wersow się dobrze bawi, robiąc te piosenki, aż tak bardzo siebie nie zmusza i on to jakoś spełnia, to też nie widzę w nic w tym złego. No i co ja mogę powiedzieć? No przykro mi, że już nie ma takich gównianych piosenek youtuberów. Ja chcę, żeby jakiś psychokapl powróciło czy coś. Bo jak tak dalej pójdzie, to mi się nawet nie opłaca tych piosenek słuchać, bo nie mam do czego się przyczepić. Nawet teledyski już robią normalne i nawet z teledysków nie można się pośmiać. No ale to było tyle, widzowie. Ja się z wami żegnam. Zostawcie lajka, zostawcie suba, oglądajcie do końca. Widzimy się jutro i na razie. Dzięki za oglądanie.